O powrót do zdrowia walczy 16-letni Dawid Zgromadzic, zmagający się z nowotworem. W niedzielne popołudnie przy szkole w Sadowiu zorganizowano piknik charytatywny. Dawid trafił do szpitala z drżeniem rąk i nóg, najpierw do Ostrowca Świętokrzyskiego, później do Kielc. W Kielce już go skierowali na Centrum Zdrowia Dziecka. No i tam stwierdzili, że to jest glejem. No i miał tam raz jedną operację i miał wstawioną zastawkę. No i to było na początku, no tak jeszcze nie było tak jak trzeba, ale po tej zastawce znowu się stało tak, że miał zaniki pamięci. Nie wiedział co, kto, jak. I później miał jeszcze następną zastawkę zrobioną. I po tej zastawce drugiej już wszystko wróciło do normy, kontaktował, widział. No już ta ręka tak mniej zaczęła drzeć, noga. Chłopiec obecnie przebywa w szpitalu. Chemioterapię brał tam parę dni i później go skierowali na radioterapię. No i teraz bierze ostatni tydzień radioterapii, bo brał 6 tygodni. No i bierze też od nowa, z tą radioterapią brał jeszcze chemioterapię. Na dalszą rehabilitację, dodatkowe zabiegi, leczenie potrzeba jest 250 tysięcy złotych. Zawiązała się grupa mieszkańców, którzy chcą pomóc. W tej chwili Dawidek troszkę, można powiedzieć, potrzebuje leków, antydepresantów. No i również takiego wsparcia, można powiedzieć, żywieniowego, które no niekoniecznie jest refundowane. No i to są jeszcze potrzeby typu przejazdy, powrót do domu, z powrotem do szpitala. No niestety, no i tutaj koszt również opiekuna, który jest bez przerwy z Dawidkiem, również jest dużym obciążeniem dla rodziny. Podczas zbiórki można było zakupić kosmetyki, owoce czy dania regionalne. Kupiliśmy ciasta, faworki, oczywiście nasze pierogi, żurek i to wszystko jest do poczęstunku. Oczywiście datki są mile widziane. I mile widziane. Jeśli ktoś będzie miał życzenie, to bardzo prosimy. I ogłosiłyśmy sobie zbiórkę zabawek. No, przeszła najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy bardzo dumne z tego, że jednak był to odzew, które w tej chwili zrobiłyśmy sobie taką wyprzedaż garażową. Ile kto da? Jak na piknik charytatywny przystało, nie obyło się również bez licytacji. I 20 zł po raz trzeci został worek w ziemniaczków sprzedany. Pani Kasia, zapraszam bardzo. Licytacja również jest, tak. Bardzo chętnie biorą również udział w licytacjach. Na przykład jabłuszka można wylicytować i maskotki są również. Parasole, tak. Kosmetyki, filiżanki, no różne rodzaje. Takich. Dokładnie, tutaj koła nas sąsiednie wsparły, również przekazały wianki, różnego typu rzeczy swojego wykonania, także mogłyśmy liczyć również i na nich. Serdecznie kluby, dziękujemy. Kluby seniora, tak. Z naszej tutaj gminy też się dołączyły właśnie takie strojki typowo jesienne. Zbiórkę wspierał chętnie m.in. pan Dariusz z rodziną. Wiemy, ile to kosztuje pracy, jak to jest miło, jak jest zainteresowanie, a być takie powinno bez względu na to, ile kto do tej puszki wrzuci, bo to jest najmniej istotne, ale że przyjdzie, wrzuci, jest wtedy radość i dla osób, na które są pieniądze przeznaczane, jak i dla tych organizatorów. Babcia Dawida głęboko wierzy, że jej ukochany wnuk wróci do zdrowia. Dla niego wszystko zrobię, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Żeby był pewno sprawny, jak był. Jest na to szansa? Zawsze jest szansa i myślę, że na pewno wyzdrowieje i będzie zdrowy. Dawid jest podopiecznym fundacji Bo w nas jest moc. Każdy, kto chce wesprzeć chorego chłopca, może również zrobić to za pomocą strony internetowej www.pomagam.pl, gdzie prowadzona jest zbiórka pieniężna dla Dawida. Pomoc dla Dawida.